Czwartek, 29 lutego. Anna Tabaka, dzień dobry, zapraszam na Silesię Flesz. Regionalna Izba Obrachunkowa ustaliła budżet dla Mysłowic. Powód? Projekt na ten rok przygotowany przez prezydenta nie uzyskał poparcia większości radnych. Argumentowali, że jego przyjęcie oznacza dalsze zadłużanie miasta. Projekt negatywnie zaopiniowała też wcześniej Regionalna Izba. Problem w tym, że urzędnicy nadzoru finansowego zabezpieczyli w mieście pieniądze na obligatoryjne wydatki, ale o inwestycjach nie ma mowy. Podobnie jak o unijnym dofinansowaniu. Na co Mysłowice będzie stać? A na co zabraknie pieniędzy, sprawdzała Fatima Orlińska. Okazuje się, że stać na niewiele poza podstawowymi wydatkami. Jak mówi prezydent, wskutek nieodpowiedzialnej decyzji radnych ucierpią nie tylko mieszkańcy Mysłowic, ale i inwestycje, które były planowane, a na które miasto miało pozyskać wielomilionowe dofinansowanie zewnętrzne. Są to opłakane skutki dla miasta, ponieważ wszystkie programy społeczne, wszystkie programy kulturalne, sportowe, które były realizowane przez wiele lat przez miasto, tworzone, nie zostały ujęte w tym budżecie, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa tylko wydaje zgodę na wydatki obligatoryjne, czyli na wynagrodzenia, na pochodne od wynagrodzeń, na podstawowe rzeczy, na które nakłada ustawa na miasta, na realizację tych podstawowych ustawowych zobowiązań. Rada Miasta może zmienić w każdej chwili budżet, już z powrotem przywrócić rzeczy, które chce realizować, ale jak widzimy w mieście polityka jest ważniejsza od zdrowego rozsądku, tu się nikt nawet z mieszkańcami nie liczy. Za przyjęciem budżetu głosowało tylko 4 radnych, 16 głosowało przeciw. To już kolejny raz, kiedy decyzją Rady Miasta w Mysłowicach finansowania wydatków na bieżący rok nie udało się zatwierdzić. Jak podczas styczniowej sesji argumentowali radni, mieli zbyt mało czasu na zapoznanie się z projektem. Państwo mówicie tak, że deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami budżetu z tytułu emisji obligacji. Czyli krótko mówiąc, dalej Państwo proponujecie zadłużanie miasta na kwotę 43 miliony złotych. Pytanie jest takie, jaki mniej więcej byłby koszt finansowy pozyskania obligacji na kwotę 43 milionów, biorąc pod uwagę, że no, ci, którzy potencjalnie byliby zainteresowani tymi obligacjami, no, widzą, jaka jest sytuacja finansowa miasta i czy w ogóle jesteśmy w stanie wypuścić tak dużą ilość obligacji, czy będą chętni. Przygotowany przez prezydenta projekt uchwały budżetowej, a dalej sytuacja, w której to Regionalna Izba Obrachunkowa decyduje o tym, jakimi środkami miasto będzie dysponowało w bieżącym roku, budzi niepokój kontrkandydatów obecnego włodarza miasta w nadchodzących wyborach samorządowych. Jednoznacznie prezydenta wskazują jako odpowiedzialnego za nie uchwalenie budżetu, choć Regionalna Izba Obrachunkowa w uzasadnieniu decyzji pisze o niedopełnieniu przez organ stanowiący obowiązku uchwalenia budżetu. Prezydent w ciągu ostatnich kilku miesięcy poprzedniego roku proponował radnym zaciągnięcie kolejnych kredytów na w sumie 66 milionów złotych. Nie był w stanie rzeczywiście przedstawić realnego budżetowania tak naprawdę obligatoryjnych wydatków. Proszę sobie wyobrazić, że dopiero po takich naprawdę wnikliwych pytaniach radnych okazało się, że z początkowych troszkę ponad 100 milionów na oświatę, ostatecznie do Rio zaproponowano budżet 171 milionów na oświatę. Tymczasem Rio, patrząc z perspektywy wyłącznie wydatków obligatoryjnych, obliczyło, że na oświatę w Mysłowicach potrzebnych jest 216 milionów. Regionalna Izba Obrachunkowa bierze sprawy w swoje ręce wówczas, gdy jednostka samorządu nie zrobiła tego w ustawowo w określonym czasie. Wtedy stanowi to zastępcze ustalenie budżetu, a nie pełni roli uchwały budżetowej w pełnym jej zakresie. Prezydent miasta uważa, że działania i decyzje radnych podyktowane są premedytacją i próbą zniechęcenia potencjalnego elektoratu przy okazji zbliżających się wyborów. Na nieco ponad miesiąc przed wyborami kandydaci na prezydentów i burmistrzów zaczynają przedstawiać konkrety w swoich programach wyborczych. Kolejne obietnice złożył obecny prezydent Katowic Marcin Krupa. Z kolei w Rudzie Śląskiej pojawił się nowy, stary kandydat Paweł Jędrusik. Marcin Krupa kontynuuje cykl spotkań, podczas których deklaruje, co zrobi. W czwartek skupił się na nauczycielach, seniorach, rozwoju młodych, kulturze, bezpieczeństwie i studentach. Zapowiedział m.in. powstanie Ośrodka Swobodnej Twórczości imienia Kazimierza Kuca. Na pewno największe problemy z realizacją będą przy tych inwestycyjnych, grubych inwestycyjnych projektach, ponieważ na to trzeba pozyskać dodatkowe środki, trzeba się o to postarać. No i to wymaga takiej dość dużej gimnastyki, ale jakby korzystając z doświadczenia, które do tej pory mamy, jeszcze się nie zdarzyło, że nam ktoś odmówił wspomożenia projektów, które są logiczne, które są oczekiwane przez mieszkańców. Z kolei w Rudzie Śląskiej szykuje się powtórka z rywalizacji sprzed 1,5 roku, bo tam ponownie wystartuje obecny poseł Marek Wesoły. Mój elektorat chce, żebym startował, żeby mieli na kogo głosować, więc to jest odpowiedź. A jak będę prowadził kampanię, no tak jak prowadziłem 1,5 roku temu, uważam, że Ruda Śląska jest absolutnie jednym z najważniejszych miast w województwie śląskim i o taką pozycję powinna się bić. Na dzisiaj tak to nie wygląda. W Tarnowskich Górach kandydatem na burmistrza będzie Zofia Lesiewicz. Dostała poparcie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Jednym z głównych punktów naszego programu jest infrastruktura miejska i drogowa, także bezpieczeństwo. Chcielibyśmy, żeby Państwo żyli w bezpiecznym i spokojnym mieście. Kolejnym z ważnych i priorytetowych punktów jest edukacja w mieście. Chcielibyśmy, żeby dzieci uczyły się w wyremontowanych klasach, nieprzeładowanych, jeśli chodzi o ilość uczniów w klasie, żebyśmy wprowadzili nowe technologie. Kandydatka chce się skupić także na środowisku i przyrodzie, a konkretniej na odbrukowaniu terenów, które tego potrzebują. Do internautów w naszym regionie trafiają maile, które mają na celu wyłudzenie wrażliwych danych. Oszustwo jest sprytnie zaprojektowane. Nie powiela wyświechtanych schematów i jest dopracowane. Adres mailowy do złudzenia przypomina ten nam znany, używając na przykład imienia i nazwiska. Inna jest jednak domena. A na to często nie zwracamy uwagi i problem gotowy. Ale może to też być telefon lub SMS, który wygląda jak z banku, podejrzane linki w wiadomościach czy prośba dziecka o zrobienie przelewu. Jeśli sami tego nie przeżyliśmy, to na pewno nieraz słyszeliśmy takie historie. Jak się ochronić przed cyberoszustami? O tym w materiale Magdy Sincewicz. Niestety nie udało się to prawie 100 osobom, które padły ofiarą przestępców z Tychów. 27-letni mężczyzna i jego 27-letnia partnerka oferowali udzielenie pożyczki, nie mając zamiaru wywiązać się z umowy. I tak przez ponad pół roku oszukiwali ludzi przez internet. Było to ich stałe źródło dochodu. Zarobili na tym ponad 10 000 złotych. Wyłudzali oni od różnych osób niewielkie kwoty pieniędzy związane z potencjalnym rzekomym udzieleniem kredytów, pożyczek finansowych. Czyn z artykułu 286 paragraf 1 kodeksu karnego jest zagrożony karą pozbawienia do lat 8. Jednocześnie osoby te są już karane za tego typu przestępstwa. Przestępstwa, z którymi spotykamy się niestety na co dzień, w sieci, przez telefon lub na żywo, tak jak pani Maria z Tychów, która na szczęście w ostatniej chwili zorientowała się, że ktoś chce ją okraść. Zaniepokojona zwróciła się natychmiast o pomoc do sąsiadów. Jak sama przyznaje, to wiele ją nauczyło. Ja nie mam internetu, ja mam tylko telefon zwykły, zielony, czerwony do dzieci. Jak dzwonią, jestem sama, ale już miałam taki problem. Ja już miałam wszystko naszykowane. Tylko przez okno miałam wyrzucić. Jak potem my wejrzeli do okna, normalnie uciekł. I ja już miałam ten woreczek zawiązany i tak już zrobiłam. Boże święte, jak to pamiętam, to jest normalnie szok. Pozbyć się wszystkich pieniędzy. Jak do tego nie dopuścić? Zawsze należy zachować ostrożność, nie działać w pośpiechu i czytać wnikliwie wiadomości, które otrzymujemy. Jeśli nawet wydaje nam się, że to informacja od kogoś znajomego, warto skontaktować się z tą osobą, najlepiej telefonicznie. Bądźmy też w bieżącym kontakcie z naszym bankiem. Pamiętajmy, że bank czy policja nie dzwonią do nas z pytaniem o nasze hasło, ani z informacją, że nasze konto właśnie jest atakowane i trzeba szybko przelać pieniądze na inne konto. Eksperci przypominają także, by nigdy nie używać tego samego hasła w więcej niż jednym miejscu, bo wystarczy, że ktoś się włamie do jednego z nich i przejmie tym samym pozostałe konta. Jeśli zauważymy coś niepokojącego, należy bezzwłocznie zgłosić sprawę na policję. Nowe pociągi dla Kolei Śląskich, choć trzeba będzie na nie jeszcze trochę poczekać. W czwartek Zarząd Województwa Śląskiego podpisał umowę z wykonawcą na inwestycję wartą ponad 1 miliard złotych. Kiedy pociągi trafią na tory, o tym Paweł Jędrusik. Podpisanie umowy najpierw miało dotyczyć dostarczenia 22 pociągów EZT, ale wiadomo już, że będzie ich 26. Co istotne, w ramach zamówienia województwo śląskie może liczyć na serwisowanie pociągów do 2035 roku. Są już plany na nowy tabor. Na pewno część z tych pociągów, o których była mowa dzisiaj podczas podpisania na tej konferencji, będzie zastępowała te najstarsze elementy składu naszego. To jest około 13 EZ-ów, wymienilibyśmy 1 do 1, bo należałoby im już dać odpocząć, ale z tej ilości to jeszcze jest drugie tyle, po to, żeby można było pewne rzeczy pokryć i te potrzeby, które są zgłaszane przez naszych pasażerów. Dzięki temu będziemy mogli obsłużyć jeszcze więcej tras w przyszłości, czyli trasę na Pyrzowice, czyli rewitalizacja trasy kolejowej Jastrzębie-Katowice. No, nie raz słyszymy, że jest potrzeba, jakby to powiedzieć, dogęszczenia siatki połączeń, ale ją trzeba mieć czym dogęścić. Dzisiaj Koleje Śląskie liczą tabor w około 59-60 sztuk, który nie zawsze też jest sprawny. Nowe pociągi do Kolei Śląskich mają trafić do 2026 roku. Ich koszt to 1,3 mld złotych. Rozpoczął się drugi etap budowy stadionu Polonii Bytom. Powstanie druga trybuna, tym samym zwiększając pojemność obiektu do ponad 2200 miejsc. Dziś ogłoszono przetarg. Fatima Orlińska. Na wyłonienie wykonawcy miasto ma kilka miesięcy, a sama inwestycja zostanie zrealizowana w formule zaprojektuj i buduj. Prezydent Bytomia poinformował, że budowa nowej trybuny na stadionie Polonii Bytom powinna zakończyć się w ciągu 12 miesięcy, biorąc pod uwagę również prace projektowe. Inwestycja została podzielona na etapy, co pozwoliło drużynie trenować na nowym obiekcie. Przechodzimy do realizacji drugiego etapu inwestycji polegającego na wybudowaniu kolejnej trybuny i wykończeniu 2 kondygnacji naszego budynku. On oczywiście oprócz takich dodatkowych funkcji dla działalności pierwszej drużyny, dla działalności klubu będzie jeszcze miał na tarasie kawiarenkę dla rodziców, czyli wszystko to, co jest potrzebne, aby obiekt dobrze funkcjonował, był w pełni funkcjonalny, ale też przyjazny wszystkim odwiedzającym, czy też rodzicom dzieci, które tutaj bardzo często przebywają. Pojemność trybun zwiększy się do ilości 2200 miejsc. I to właśnie trybuna jest tym elementem historycznej, jak mówi się w mieście, inwestycji w Polonii Bytom. O zabezpieczeniu środków na ten cel zadecydowali radni podczas ostatniej sesji. To będzie trybuna wykonana na konstrukcji żelbetowej, posadowiona wyżej. Ona będzie za swój pierwszy rząd miała na takim poziomie, że będzie dużo lepiej widać niż z tej obecnej trybuny. Będzie to też trybuna zachodnia, więc widoczność będzie bardzo dobra, bo ona będzie nie pod, ale ze słońcem, więc będziemy mogli chyba mówić o lepszym, nowym standardzie na pewno. Cała trybuna będzie zadaszona, co niezmiernie ważne, szczególnie w takim okresie jak teraz i jesienią, kiedy mamy ten czas przejściowy i często pada. Nowoczesny obiekt ma służyć nie tylko lokalnemu klubowi piłkarskiemu, ale również młodzieży, która na co dzień kształci się w szkołach sportowych na terenie miasta. Polonia Bytom otrzymała prestiżową złotą gwiazdkę w ramach programu certyfikacji szkółek piłkarskich, co stanowi najwyższy stopień. Jak mówią pedagodzy, tak przystosowane obiekty znacząco wpływają na chęci i rozwój umiejętności, a dalej wyniki młodych sportowców. Myślę, że to jest szalenie ważne. Dobre warunki to jest większa szansa, lepsza przestrzeń na rozwój sportowy uczniów, dzieciaków, a to daje im taki fajny start w przyszłość i na podejmowanie decyzji, bo to ich uczy krzepy, sport. Dlatego to właśnie z myślą o młodych ludziach do użytku szkół sportowych oddana została nowa siłownia na terenie klubu Polonii Bytom. Taki był czwartek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.